Dzień dobry, Jan Piński, witam na kanale Historia. Dziś szokująca historia Kazimierza, którego Państwo znacie jako Kazimierza Wielkiego. Króla, który ma chyba jeden z najlepszych PR w polskiej historii, jako ten, co zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, ale po kolei tak naprawdę Kazimierz III zrujnował swoich obywateli i polską gospodarkę. Dopuścił się takiego upodlenia pieniądza, takiej inflacji, że produkowaną przez siebie walutę musiał, aby ktokolwiek chciał brać, karać swoich poddanych śmiercią. To znaczy, każdy, kto odmawiał przyjmowania jego waluty, ryzykował wyrok śmierci, ponieważ dobrowolnie nikt jej nie chciał brać. Aby zrozumieć, dlaczego tak się wydarzyło, musimy się cofnąć do tego, do okresu, który jest nazywany rozbiciem dzielnicowym, który jest niesłusznie, strasznie przedstawiany jako taki zły czas w historii Polski. Tak to jest przedstawiane we wszystkich podręcznikach. A właśnie Władysław Łokietek, ojciec Kazimierza Wielkiego, to jest ten, który pierwszy zjednoczył, a Kazimierz ugruntował i wzmocnił odrodzoną ojczyznę. Ten okres rozbicia dzielnicowego za Piastów to jest taki prawie czarna dziura. Właściwie tylko ciągle ktoś myślał o scaleniu państwa i tak to jest przedstawione w podręcznikach, że każdy tam walczył, jest klęska pod Legnicą. Tak naprawdę to tą interpretację narzucili Polsce podręczniki dwudziestowieczne, przede wszystkim też takie książki popularne jak Polska Piastów, gdzie Paweł Jasienica, w zasadzie Lech Bejnar, do dziś jeden z najpopularniejszych pisarzy historycznych, postawili tezę, że podział ziem dokonano przez Bolesława Krzywoustego, aby jego synowie nie walczyli między sobą, stał się czymś złym. Tymczasem właśnie to był okres, który do XIX wieku był okresem największej prosperity i rozwoju ziem polskich w historii, ponieważ konkurujące ze sobą księstwa zaczęły intensywnie się rozwijać. Książęta mieli dużo ziemi, a mało ludzi. Nikt wówczas nie wpadł jeszcze na pomysł, aby kmieci, czyli chłopów, zrobić z nich niewolników i przykuć ich do ziemi pańszczyzną. Trzeba było naprawdę mocno się starać, aby człowiek jakiś przyszedł do ciebie i chciał u ciebie zamieszkać i płacić podatki. Konkurencja była tak silna, że poszczególni książęta obiecywali swoim nowym poddanym dożywotnie na przykład zwolnienia z podatków, a takich też było, że jeżeli po 20-30 latach taki osadnik jednak się rozmyśli i może odejść, to nie ponosi żadnych opłat. Dopiero właśnie kiedy Władysław Łokietek zjednoczył ponownie Polskę, zaczęło się łupienie obywateli podatkami. Podział dzielnicowy to przede wszystkim decentralizacja władzy. Przyniosła ona wiele pozytywnych zjawisk. Książęta piastowscy rywalizowali nie tylko o napływ osadników, ale także o powstanie klasztorów, które pełniły rolę, którą dziś można porównać do zagranicznych inwestorów, no, czyli ale takich dobrych inwestorów, czyli przewożących know-how, a nie takich transferujących zyski za granicę. Klasztory pełniły też funkcję dzisiejszych szpitali. Podział kraju na dzielnice sprawiał, że te księstwa konkurowały ze sobą. Najlepsze efekty dało to na Śląsku, który już w XII wieku był najbardziej uprzemysłowionym rejonem polskim. Księstwa na Śląsku rywalizowały między sobą o niemieckich osadników. Tak, drodzy Państwo, rywalizowały pokutujący w polskich podręcznikach mit, jakoby Niemcy kolonizowali tereny Polski
jakoś tam brutalnie i że to taka ciążenie tych zachodnich ziem polskich do Niemczyzny miało charakter jakiegoś podboju, jest nieprawdziwy. To jest po prostu propaganda PRL odkurzyła bajkę wymyśloną w czasach, kiedy się budziły nacjonalizmy. W XIII wieku Polska składała się z księstw, których stolicami były miasta typu Warszawa, Płock, Sandomierz, Gniezno, Poznań, Kalisz, Sieradz, Łęczyca, Gdańsk, Kraków. No i właśnie rządzili tymi terenami panowie z dynastii panów przyrodzonych, czyli Piastowie. I tą odrębność zniósł dopiero Kazimierz III. Zamiast księstw utworzył województwa. To zrobiłby coś, co byśmy nazwali dzisiaj reformę administracyjną. Ta zmiana zabrała zarządzającym niezależność. Książę bowiem był władcą, czasem miał jakiegoś suwerena, czyli kogoś w rodzaju szefa, ale był samodzielny. Wojewoda, podobnie jak dziś, był po prostu królewskim urzędnikiem. Dzisiaj jest państwowym urzędnikiem. W przyszłości pozbawienie niezależności księstw i powstanie unitarnego organizmu państwowego będzie skutkować, drodzy Państwo, wzrostem roli szlachty. Tej szlachty, która wykończyła, jak możecie się dowiedzieć z mojego materiału, wykończyła Rzeczpospolitą na końcu. Zaczęli oni bowiem uciskać swoich poddanych na obszarze całego państwa. Do momentu tej centralizacji nie można było po prostu uciskać poddanych, bo po prostu brali sobie cztery litery w troki i szli sobie do sąsiedniego księstwa. Koniec, kropka. Jak dobrze działała konkurencja wśród księstw i królestw, to było widać na przykładzie słynnej Rzeszy Niemieckiej, która w rozdrobnieniu trwała praktycznie do 1871 roku, kiedy dopiero się wtedy zjednoczyła w II Rzeszę i Cesarstwo Niemieckie. Mając monopol na stanowienie prawa na terenie całego kraju, kolejni królowie do spółki z silniejszymi możnowładcami produkowali gigantycznie złe ustawy, szkodliwe. I nikt nie mógł ich powstrzymać, bo nie było konkurencyjnych systemów podatkowych. Kazimierz III jest chwalony za stworzenie systemu obrony państwa. Celowo używam słowa Kazimierz III, a nie Wielki, żebyście Państwo wiedzieli. Kazimierz został nazwany Wielkim dopiero 100 lat po końcu jego rządów, jak umarli już ostatni, którzy pamiętali i rozmawiali z tymi, którzy pamiętali jego rządy. Za jego rządów byłoby nie do pomyślenia, żeby go nazwać Wielkim, bo ludziom się żyło gorzej, a na dodatek jeszcze król miał opinię słuszną i zapracowaną, bezbożnika, bo księży, którzy mu po prostu go upominali za romanse, kazał topić w rzekach, mordować, krótko mówiąc. Trochę kościołów z tego tytułu powstało, bo musiał jako pokutę stawiać. W każdym razie dziś każdy, kto mówi o jakichś korzyściach z autonomii regionów Polski, jest postrzegany jako wróg jedności państwa polskiego. Tymczasem prymat władzy centralnej i duszenie lokalnych autonomii bardziej pasują do władzy typu moskiewskiego, a nie polskiego. Jednym z powodów, dla których Stany Zjednoczone stały się najpotężniejszym państwem XX wieku, było to, że była to federacja niezależnych stanów. Do dziś zresztą świetnie funkcjonująca. Stany to do tej pory konkurują obywateli między sobą wysokością podatków i zakresem obecności państwa w gospodarce. W Stanach USA mamy pełen przegląd polityki, czyli mamy takie stany, które nie powstydziłyby się wysokich podatków i regulacji takich jak w Unii Europejskiej, mamy stany liberalne. Stabilny pieniądz dzięki rozbiciu dzielnicowemu funkcjonował właśnie dzięki temu, że była konkurencja, nie można było psuć waluty, no bo ludzie szli, używali waluty z sąsiedniego księstwa. I wbrew pozorom, z tamtego czasu właśnie pochodzi termin też psucie pieniądza, bo oznaczało branie waluty, która była w obiegu, o której ludzie wiedzieli, że ma jakiś określony ułamek srebra, i przetapianie jej i zostawianie tam mniejszego udziału. Krótko mówiąc, aby z jednego srebrnego denara stworzyć dwa. I w wypadku niezależnych księstw bardzo ograniczało to ten proceder, no bo jeżeli ktoś psuł swoją walutę, to tracił udział swojej waluty w transakcjach, proste. No, ludzie nie chcieli jej używać. Więc konkurencja to była najlepsze, co broniło walutę przed psuciem. No i konkurencję zlikwidował Kazimierz III. Ale to już jego ojciec, czyli właśnie Władysław Fokietek, już okradał Polaków przy pomocy inflacji. I tak w 1315 roku wprowadził system
pieniężny, którego podstawą był denar dzielący się na grosze. W latach 1315-1316 jeden denar zawierał 0,3 grama srebra, a kilka lat później, w latach 1319-1320 już tylko, uwaga, 0,19 grama, a w 1330 roku tylko 0,11 grama. To oznacza, że w zaledwie 15 lat król Polski obniżył wartość emitowanej waluty prawie trzykrotnie. Czyli tak jakby zrobić, wygenerował 300% inflacji. Ciekawostką był fakt, że mechanizmy rynkowe działały nadal znacznie chętniej niż chciałby to przyznać Kazimierz. No po prostu Polacy zaczęli posługiwać się praskimi groszami. W końcu doprowadziło to do tego, że to była taka dosyć trochę taka walka jak komunistów z czarnorynkowym handlem walutami w czasach PRL-u. No też była taka. Niby to było przestępstwo, niby było karana i tak wszyscy kupowali i sprzedawali dolary, czy sprzedawali dolary u cinkciarzy, no bo nikt nie sprzedałby po kursie oficjalnym. Polityka monetarna Kazimierza III, aby okradać własnych poddanych przy pomocy inflacji, poskutkowała tym, co już wspominałem, że w 1368 roku musiał on wprowadzić nakaz przyjmowania emitowanej przez siebie waluty pod karą śmierci. Wielkie inwestycje Kazimierza III zostały zrealizowane więc z rabunkowej gospodarki mieniem poddanych. Przy domku wielkim nie nadali więc Kazimierzowi nasi rodacy, którzy byli mu współcześni, tylko ci, którzy żyli wtedy, kiedy już nie odczuwali tych skutków rządów na własnej skórze. No więc w każdym razie możemy ubolewać i te późniejsze wszystkie kłopoty polskie ustrojowe wzięły się właśnie stąd, że Kazimierz III wyeliminował konkurencję. W świetle tego, co właśnie tutaj powiedziałem, no nazywanie Kazimierza Wielkim nie jest uzasadnione. Jest człowiekiem, który zbudował skuteczne państwo dla siebie. Tak zresztą podchodził do tego państwa. Nie miał jakiejś wizji tworzenia zjednoczonej Polski. Był gotów nawet swoją spuściznę podzielić między swoich potomków. Nie zależało mu na jakimś abstrakcyjnym bycie. Traktował państwo polskie jako coś w rodzaju swojej spółki, która mu się należy i gdzie ma pakiet kontrolny. Szanowni Państwo, robiąc ten materiał, korzystałem z książki Historia pieniądzem, pisana Jakuba Wozińskiego. Dziękuję.